my wracamy, drodzy Państwo, do tego, co się dzieje tutaj na placu. Komisja już pracuje, już się przygląda. Pierwsza osoba, pierwsza pani, która wygrała niezmiernie cenną. Odstępy są jak najbardziej, także bardzo proszę, komisja pracuje, przygląda się. I myślę, że już za chwilę rozpoczniemy ocenę indywidualną, jeszcze ostatnie spojrzenia. O właśnie, i już przed Państwem ogier z numerem katalogowym 14 o imieniu Karmel NT, urodzony w 2019 roku. Jest to, jak Państwo widzą, młody koń, maści gniadej. Hodowcą tego ogiera i właścicielem jest pan Tomasz Niedźwiecki z miejscowości Borowica, województwo lubelskie. Ojcem tego konia jest ogier o imieniu Ural, a matką klacz o imieniu Karin. Jest to przedstawiciel rasy polski koń zimnokrwisty. Koń młody, jeszcze niedoświadczony, ale myślę, że na kolejnych wystawach, pokazach będzie uczestniczył, brał udział, więc to doświadczenie dzisiejsze na pewno bardzo, bardzo mu się przyda. Drodzy Państwo, przed Państwem wstępie jednak kłus. Nie wiem, czy akurat komisja poprosiła o kłus, tak?
nieco z tyłu. Ja bym, panie Tomku, pozostał nieco z tyłu i koń już zaczyna współpracować. O właśnie, możemy troszkę przyspieszyć, bardzo dobrze. Powolutku. Bardzo dobrze zaczyna współpracować, jak państwo widzą. Zwierzę się uspokoiło. Nie, gdyby nieco przyspieszył, ten ruch byłby nieco wydajniejszy. O właśnie, w ten sposób. Pytam pana dyrektora, jeszcze kółeczko, czy zapraszamy już przed komisję? Jeszcze jedno kółeczko wstępie. To jest młody koń. Mogę powiedzieć, że debiutuje tutaj u nas, więc... Proszę państwa, mamy wyniki oceny. Za typ Ogier otrzymuje 8,5 punktu. Pokrój komisja oceniła również na 8,5. Za nogi i kopyta komisja przyznaje punktów 7,5. Wstęp komisja oceniła na punktów 8. I za kłus komisja przyznaje punktów 7,5. I wrażenie ogólne 0 punktów karnych. W sumie Ogier otrzymuje 40 punktów. Dziękujemy bardzo, bardzo proszę o brawa. Przed państwem Ogier o imieniu Gabis, urodzony w 2018 roku, maści jasnogniady. Hodowcą tego Ogiera jest pan Wojciech Pietraszkiewicz z miejscowości Kowalowce, województwo podlaskie, a właścicielem pan Piotr Kurkowski z Romaszek, województwo lubelskie. Ojcem tego konia jest Ogier o imieniu Umik, a matką klacz o imieniu Gabi. Komisja przygląda się, ocenia. Jak państwo widzą, asystent towarzyszy w taki nieco, powiedziałbym, niecodzienny sposób, ale widocznie tak musi być. Poprosimy teraz o kłus. I tutaj będzie troszkę problem, dlatego że asystent musi wyprzedzić prezentera, albo właśnie w ten sposób. Bardzo proszę asystenta o zachowanie odstępu od Ogiera, bo widzę, że koń ma jakieś zdrożne myśli. O tak, bardzo proszę o przyspieszenie. Jeżeli to możliwe, komisja przygląda się, ocenia, więc warto zawalczyć, panie Piotrze, warto przyspieszyć, warto zawalczyć. Jeszcze kółeczko, da pan radę, ja wierzę w pana, damy radę. A państwo może brawami wspomogą pana Piotra. Bardzo dziękuję za te brawa. Na pewno mu się lepiej będzie, lżej będzie biec. No i zapraszamy przed komisję. Za chwilę będziemy znali
wyniki. Pan dyrektor już widzę, jest gotowy. I tak, drodzy Państwo, Ogier Gabis za ty podtrzymuje 9 punktów. Brawa. Pokrój, czyli głowę, szyję i kłodę, również 9. Nogi i kopyta komisja oceniła na punktów 7. I zastęp Ogier otrzymał punktów 7,5. A kłus komisja oceniła na punktów 6. Jeden punkt karny za wrażenie ogólne. W sumie Ogier otrzymuje 37,5 punktu. Dziękujemy, proszę bardzo o brawa. Ten deszczyk to jest, drodzy Państwo, tylko po to, żeby po prostu nie było kłębów kurzu. Zaraz, myślę, zaraz minie, przejdzie. A przed Państwem Ogier z numerem katalogowym 17 o imieniu Lanos, rasy polski koń zimnokrwisty, urodzony w 2018 roku, maści gniadej. Hodowcą tego Ogiera jest pan Sylwester Chrzanowski z miejscowości Kowalowce, województwo podlaskie, a właścicielem pan Krzysztof Potocki z miejscowości Wola Głowska, województwo lubelskie. Ojcem tego Ogiera jest koń o imieniu Gajowy, a matką klacz o imieniu Libia. I przed Państwem Ogier Lanos w kłusie i również szeroko po dużym okręgu. O właśnie, teraz troszkę nam koń zagalopowuje, więc może troszkę zwolnić i teraz przyspieszyć. Teraz na tej prostej koń najlepiej się pokazuje nam zawsze. Wzdłuż tej linii. Koń nam się prezentuje. Panie Krzysiu, da pan radę. Ja wierzę w pana. Jeszcze kółeczko, da pan radę. Koń chce się pokazać. Komisja jeszcze patrzy. O właśnie, w ten sposób. Prezenter również, asystent pomaga. Bardzo dobrze. I zapraszamy przed komisję. I proszę Państwa, Ogier Lanos za typ otrzymuje 8 punktów. Pokrój komisja oceniła również na 8 punktów. Nogi i kopyta. Za nogi i kopyta Ogier otrzymuje 7 punktów. Zastęp również 7. Kłus komisja ocenia na punktów 7,5. Wrażenie ogólne 0 punktów karnych. W sumie koń otrzymuje 37,5 punktu. Dziękujemy bardzo. Brawa. Dziękujemy. Thank you.
I jak Państwo widzą, koń już się troszkę nam uspokaja. Proszę Państwa, przed Państwem ogier o imieniu Betyn S.A., rasy Arden Polski. Ogier jest urodzony w 2017 roku, maści ciemnogniadej. Hodowcą tego ogiera jest pan Andrzej Ślepowroński z miejscowości Ostrówki, województwo podlaskie, a właścicielem pan Jacek Jagielski z miejscowości Biała, województwo lubelskie. Ojcem tego ogiera jest ogier Bayard de Miry, a matką klacz o imieniu Betty de Fresnoy. I przed Państwem wstępie ogier Betyn S.A. Już widzę, drodzy Państwo, że komisja poprosiła o głos. Tutaj asystent jak najbardziej będzie potrzebny. Już pan Krzysztof dociera. Ogier troszkę nie chce współpracować, ale myślę, że pan Michał zaraz nad tym zapanuje. I nie ta prosta, ale ta z wyjściem na stajnię będzie tutaj decydująca i się postara. Bardzo proszę teraz o wydatny głos. Troszkę koń nam tu hamuje. O, tak właśnie. No nie chce się nam ten koń dzisiaj pokazać. Jeszcze kółeczko, jeszcze komisja się przygląda. Jeszcze może zawalczmy. O, właśnie w tej chwili koń się troszkę uspokoił. Dobrze, dobrze. Jeszcze ciągnijmy chwilę. I zapraszamy przed komisję. I tak, za typ komisja przyznaje punktów 9. Pokrój komisja również oceniła na 9 punktów. Za nogi i kopyta komisja przyznała punktów 7,5. Zastęp ogier otrzymał punktów 7. Kłus komisja również oceniła na 7 punktów. Wrażenie ogólne 0 punktów karnych. W sumie ogier otrzymuje 39,5 punktu. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę o brawa. Drodzy Państwo, przed Państwem ogier o imieniu Nord JJ. Koń urodzony w 2017 roku, jak Państwo widzą, maści jasnogniadej. Rasy polski koń zimnokrwisty. Hodowcą tego ogiera jest pan Jacek Jagielski z miejscowości Biała, województwo podlaskie, a właścicielem pan Jacek Makaru z miejscowości Chorodyszczo, Chorodyszcze, województwo lubelskie. Ojcem tego ogiera jest ogier o imieniu Titan de Rossier, a matką klacz o imieniu N. Luna. I drodzy Państwo, przed Państwem ogier Nord JJ wstępie. Thank you.
I tak, proszę Państwa, ogier za typ otrzymuje 7 punktów. Ale że prezenter się bardzo zmęczył, to 8,5. Duże brawa, bardzo przepraszamy za tą pomyłkę. Za typ 8,5 punktu, pokrój 8 punktów. Nogi i kopyta komisja oceniła na punktów 7,5. Zastęp komisja przyznała punktów 6,5. Kłus został oceniony przez komisję na punktów 7. Wrażenie ogólne 0,5 punktu karnego. W sumie ogier otrzymuje 37 punktów. Przed Państwem ogier Bodo z numerem katalogowym 20, rasy polski koń zimnokrwisty, maści kasztanowatej. Hodowcą tego ogiera jest pan i właścicielem jest pan Karol Muzyka z miejscowości Krasienin Kolonia, województwo lubelskie. Ogier jest synem ogiera Laser, a matką tego konia jest gracz o imieniu Belka. Jak Państwo widzą, rozpoczęliśmy od oceny tego konia w kłusie, ponieważ jest bardzo pobudzony. Być może mamy nadzieję, że uspokoi się troszkę, przebiegnie chwilkę i zaraz się oswoi i z Państwem, i z placem. Za chwilkę wrócimy do oceny w stępie. Koń na razie. Ogier za typ otrzymuje 8 punktów. Pokrój komisja oceniła również na punktów 8. Za nogi i kopyta komisja przyznała punktów 7. Stęp komisja oceniła na punktów 6. Za kłus komisja przyznaje 7 punktów. I wrażenie ogólne, bez punktów karnych. W sumie ogier otrzymał 36 punktów. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, przed Państwem ogier z numerem katalogowym 21. Ogier o imieniu Porter, rasy Arden Polski, urodzony w 2017 roku, maści jasnogniadej. Hodowcą tego ogiera jest pan Grzegorz Napiewocki z miejscowości Janowo, województwo warmińsko-mazurskie, a właścicielem pan Konrad Stanisławek z miejscowości Chańsk, województwo lubelskie. Ojcem tego ogiera jest ogier o imieniu Apollon Dymiri, a matką klacz o imieniu Petycja. I przed Państwem ogier Porter w stępie.
widzę, że jest dosyć, na dosyć krótkiej wodzy. Nie wiem, czy przyspiesza, pewnie dlatego, że przyspiesza. Jak Państwo widzą, koń się denerwuje. Nie wiem, czy komisja się przychyli, żeby tego konia najpierw przeprowadzić kłusem. Panie dyrektorze, jest to możliwe? Bardzo poprosimy o kłus. Być może ten koń się uspokoi. Troszkę zagalopowuje nam, ale myślę, że szybko to zostanie opanowane. Troszeczkę. Teraz mamy ocenę wstępie. Proszę Państwa, za typ Ogier Porter otrzymuje punktów 9. Brawa. Za pokrój. Pokrój komisja oceniła na punktów 8,5. Nogi i kopyta oceniła na punktów 7,5. Przyznała komisja zastęp punktów 7. Kłus został oceniony przez komisję na punktów 7,5. I wrażenie ogólne bez punktów karnych w sumie. Ogier otrzymuje 39,5 punktu. Duże brawa. A przed Państwem ogier Vamos. Ogier urodzony w 2017 roku. Hodowcą tego ogiera jest pan Grzegorz Napiwocki z miejscowości Janowo, a właścicielem pan Andrzej Ślepowroński z miejscowości Ostrówki, województwo podlaskie. Ojcem tego ogiera jest również ogier o imieniu Apollon de Miri, a klacz matką jest klacz o imieniu Violet. Ten ogier rasy polski koń zimnokrwisty. Przepraszam, rasy Arden Polski, widzą Państwo. Przepraszam za ewidentną pomyłkę, jest to koń rasy Arden Polski. I przed Państwem ogier Vamos wstępie. Może po szerszym okręgu, jeżeli się da, więcej miejsca, dłuższa trasa, koń się nieco rozpręży, komisja wszystko to widzi. Muszę Państwu powiedzieć, że bardzo trudno jest zaprezentować, dobrze zaprezentować ogiera kryjącego wstępie, ponieważ on się denerwuje. Po prostu chce zrobić wszystko szybciej, podbiega, skraca wykrok, dlatego no, komisja oczywiście o tym wie, ale mówię to do Państwa, do publiczności, żebyście Państwo też wiedzieli, na czym to polega, dlaczego tak się dzieje. I w tej chwili mamy już kłus. I tutaj też nam ogier próbuje szybciej dobiec niż powinien, ale myślę, że za chwilkę
będzie to, tak jak w tej chwili, wydatny, ładny kłus. Koń z możliwościami, jeżeli zechce się tylko pokazać wszystkie swoje zalety, to na pewno będzie przyjemnie Państwu na to patrzeć. No więc przed Państwem Ogrwanos, już mamy ocenę, typ rasowy 9, dalej pokrój górnej części konia, głowa, szyja, kłoda 8,5, no kończyny kopyta, kończyny przednie, tylne i kopyta, prawidłowe budowy tych elementów 7, ruch w stępie też 7, a w kłusie 8, punktów karnych ujemnych 0, razem to daje 39,5, chyba trzeci, jak widzę, Ogier z tą samą oceną, będzie na pewno później dogrywka w związku z tym, no ale zobaczymy, jak się dzieje. Brawo, brawo, nie żałujcie, braw! I proszę kolejnego Ogiera z numerem katalogowym 23. Jest to polskie koń zimne krwisty. Czy to jest 23? Tak, stąd dobrze widzę. Jest to koń rasy polskie koń zimno krwisty w typie sokulskim. Urodzony 16 marca 2017 roku. Ogier urodzony na Podlasiu u pana Bogumiła Sawczuka. Właścicielem aktualnym jest pan Artur Grochowski z miejscowości Dratów z województwa lubelskiego. Syn sokulskiego Ogiera Brutus od klaczy sokulskiej Etna po Sachar. I tutaj patrząc w rodowód, oczywiście do trzeciego pokolenia, bo do tego pokolenia mam wydrukowany rodowód w katalogu, są tylko i wyłącznie konie polskie. I w zasadzie to zdecydowana większość to są konie w typie sokulskim. Jak Państwo zapewne wiecie, ten typ, czyli ten odłam koni zimnokrwistych objęty jest opieką i ochroną zasobów genetycznych, bo gdyby to nie było, to ten typ powoli by już przechodził do historii, byśmy tego nie widzieli. A tak dzięki objęciu te konie o takich rodowodach, o takim wyglądzie możemy jeszcze i mam nadzieję, że jeszcze bardzo długo będziemy tu w polskim krajobrazie hodowlanym podziwiali. Konie sokulskie przede wszystkim po stronie żeńskiej były wyhodowane w Polsce, więc cała strona żeńska, matki, to są od wielu, wielu pokoleń klacze wyhodowane tutaj w Polsce, natomiast po stronie ojców posiadają dolew krwi właśnie ogierów ardeńskich, ogierów bretońskich i tylko oczywiście w dalszych pokoleniach. W tej chwili, bo już ten program ochrony zasobów genetycznych trwa wiele lat, więc już do trzeciego pokolenia praktycznie to są wszystko konie hodowli polskiej. A w dalszych jeszcze znajdziemy Ardeny, Bretony i inne importy zagraniczne. I jeszcze jedno kółeczko. Ale troszeczkę uspokoić proszę, niech, żeby on, żeby nie podgalopowywał. I teraz.
i mamy ocenę, więc tak, typ rasowy 9,5, blisko ideału konia, głowa, szyja, kłoda też 9,5, bardzo wysoka i piękna ocena, kończyny kopyta 7, ruch wstępie 6, a ruch w kusie 6,5 i punktów ujemnych 0. 38,5 punktu otrzymał Ogier Etos. Poprosimy Ogiera z numerem katalogowym 24. Ogiera Uran, urodzonego w kwietniu 2016 roku, a więc jest to ogier 6-letni, wyhodowany na Podlasiu w powiecie grajewskim, a właścicielem aktualnym jest pan Janusz Górski z miejscowości Górskie, gmina Wyszki, a województwo podlaskie. Jest to ogier rasy polskiej koń zimnokrwisty, syn ogiera Framant, od klaczy Uryna po ogierze Bras. Oceniany jest ogier Uran pana Janusza Górskiego z województwa podlaskiego. I po krótkiej naradzie mamy werdykt. I tak, typ rasowy, przypominam, to jest koń, polski koń zimnokrwisty, jest 9. Czyli ocena, można tak powiedzieć, szkolna, bardzo dobra. Głowa, szyja, kłoda także 9. Kończyny kopyta 7. Stęp, ruch wstępie, no 6,5 i kłus, to samo 6,5 punktów 0. 38 punktów otrzymał ogier Uran, ogier o nazwie Wrzos, tym razem jest to polski koń zimnokrwisty, ale w typie sokulskim, maści kasztanowatej. O, tak samo wiekowo to są ogiery, można powiedzieć, jednolatki, bo urodzony 2016 rok, więc to jest 6 lat w tej chwili. Pełny rozwój. Ogier urodził się na Podlasiu w powiecie suwalskim, a aktualnym właścicielem i wystawcą jest pan Sławomir Tokarski
z miejscowości Orter Królewski II z województwa lubelskiego. Ogier jest synem Sokulskiego Ogiera Fuchs od klaczy Wirga po Wrzos, ale to jest inny Wrzos, także w rodowodzie ta sama nazwa, ale oczywiście dziadek tego Ogiera Wrzos jest innym Ogierem niżeli ten Wrzos, który stoi przed komisją. No, pierwsza runda całkiem dobra, więc proszę jeszcze drugą. Tylko może troszeczkę rękę do przodu. O tak. I teraz troszeczkę wydłużyć krok. No tutaj widać, że hodowca w domu trochę popracował, to znaczy nie trochę, a dużo popracował, bo ogier idzie posłusznie, spokojnie, tak jak powinien. I teraz kłus. Jeszcze raz prosimy. I prosimy przed komisję. Ja ze swojej strony dziękuję za dobry pokaz. Brawo, tak, tak. Hodowca popracował w domu, nie mało widać tutaj. I tak, typ rasowy 8,5. Dalej kłoda, głowa, szyja i kłoda 8. Kończyny kopyta 7, 7. Stęp 7. A kłus 7,5. Punkty ujemne 0,5. 37,5. I prosimy ogiera z numerem katalogowym 26 o nazwie Hibes. To jest z kolei ogier o rok starszy niż dwa poprzednie, urodzony w 2015 roku, ma ścigniadej. No, po numerach widać, że to jest ogier wyhodowany w stadninie Konie Nowe Jankowice. A aktualnym właścicielem jest pan Sławomir Kot z miejscowości Krasew, województwo lubelskie. Ponieważ ogier urodzony w stadninie Konie Nowe Jankowice, stąd też rodowód tego ogiera typowo jankowicki. Mamy tutaj polskie, w trzecim pokoleniu mamy konie polskie. Zimnokrwiste, jest gourmet, czyli zimnokrwisty niemiecki, są też dwa ardeny francuskie, ogier Jasminy, Claude Julie. A przed komisją ogier Hibes, wyhodowany w stadninie Konie Nowe Jankowice, jedynej w Polsce stadninie państwowej koni zimnokrwistych. Aktualnie ta stadnina znajduje się koło Grudziądza w województwie kujawsko-pomorskim i tam z kujawsko-pomorskiego ogier przywędrował do województwa
Lubelskiego do pana Sławomira Kot. Jeszcze jedno kółeczko, pierwsze dobrze. Proszę państwa, tylko ja mówię w sensie dobrze, że dobrze zaprezentowany, natomiast jakość ruchu, to od tego jest komisja i ona ocenia jakość, poprawność ruchu i później to ma odzwierciedlenie w liczbie punktów. Ja mówię tylko o sposobie prezentacji. O tym, że koń, który idzie stępem, to faktycznie idzie wstępem, a nie podbiega, nie skacze, tylko idzie spokojnie, pokazując to, co potrafi. I teraz kłus. I już prosimy postawić przed komisją. Dwa razy był prezentowany koń w wstępie, dwa razy w kłusie. Czy już mamy? Mamy. Typ rasowy 9. Przypominam, jest to polski koń zimnokrwisty. Dziewiątka, typ rasowy, pokrój głowy, szyi, kłody, ósemka. Kończyny kopyta 7. Ruch w wstępie też 7, ruch w kłusie 8, punktów ujemnych 0, 39 punktów, jakoś się tam ta ocena układa, chociaż do 50 jest skala, ale wszystkie się tak mieszczą w obrębie jednego, dwóch punktów, no ale nic, zobaczymy jeszcze do końca, mamy 2 ogiery, czy 3 nawet, no to może coś tu się jeszcze zmieni. Ja oddaję głos już gospodarzowi tego terenu, niech dalej tutaj działa i prowadzi, robi to bardzo dobrze. Brawo dla niego, bo dla hodowców brawo, ale on tu nie dostał brawa, a tym razem proszę bardzo, proszę. Dziękuję bardzo, jak to dobrze, drodzy państwo, że można się zmienić z osobą fachową, kompetentną, przyjemnie się słucha i można się bardzo wiele rzeczy nauczyć. Bardzo dziękuję, panie Wiesiu, bardzo dziękuję za pomoc. Proszę państwa, przed państwem ogier z numerem 27, ogier Ananas. Jak widzicie państwo, niezły z niego ananas, bo nie pozwala odczytać sobie transpondera, ale myślę, że zaraz się to wszystko uspokoi, zaraz ten konik zacznie współpracować. Proszę państwa, ogier Ananas urodzony w 2014 roku. Hodowcą tego ogiera jest pan Jan Śmielak z miejscowości Bobrowniki, województwo mazowieckie, a właścicielem pan Adam Chorbowiec z miejscowości Bukowice Kolonia. Ojcem tego ogiera jest ogier o imieniu Bagon, a matką klacz o imieniu Avia. I poprosimy o prezentację wstępie. Widzę, że pan dyrektor dał już znać. Nie wiem, czy pan Adam przewidział tutaj pomoc asystenta, ale jeżeli któryś z hodowców czy wystawców jest akurat wolny,
Dobrze by było, dlatego że koń ewidentnie, jak Państwo widzą, nie chce się pokazać wstępie. Bardzo by było dobrze, gdyby ktoś z hodowców pomógł. Tutaj z przodu jedna osoba byłaby naprawdę bardzo, bardzo potrzebna, jeżeli się ktoś zjawi. Może poproszę właśnie, pan dyrektor dobrze to zareagował, tutaj poprosił o prezentację konia wstępny w kusie. Drodzy Państwo, ogromna prośba, bardzo proszę o zachowanie pewnego odstępu od tych barierek, szczególnie dzieci, bardzo proszę, które siedzą tak bliziutko. Usiądźcie sobie, tylko troszkę dalej, bo my bardzo lubimy, jako organizatorzy, bardzo lubimy, jak Wy do nas przyjeżdżacie i cieszymy się, że jesteście w takiej liczbie, bardzo nam przyjemnie, tylko bądźcie troszkę dalej od taśmy, od tych barierek, żeby nic nikomu się nie stało. Jak mówiłem, ogier nie wiadomo jak zareaguje. Reakcja może być bardzo szybka, taka wręcz natychmiastowa, także bardzo o to prosimy, o zachowanie tego odstępu. No tutaj koń bardzo chce się przebiec. Chyba nic już na to nie poradzimy. I proszę Państwa, mamy już ocenę. Za typ koń otrzymuje 8 punktów. Pokrój komisja oceniła już na punktów 7. Nogi i kopyta. Za nogi i kopyta otrzymuje również 7 punktów. Wstęp został oceniony na punktów 6. Zakłus również 6 punktów. I wrażenie ogólne bez punktów karnych. W sumie ogier otrzymuje 34 punkty. Dziękujemy bardzo. A teraz przed Państwem ogier o imieniu Bosanet, rasy polski koń zimnokrwisty. Troszkę dalej może od komisji. O właśnie, z pewnej perspektywy. Proszę Państwa, ogier jest urodzony w 2011 roku. Maście, jak Państwo widzą, gniadę i hodowcą i właścicielem tego ogiera jest Stadnina Koni Nowe Jankowice. Ojcem tego ogiera jest ogier Arden francuski o imieniu Nestor Termasin, a klacz o imieniu Bosanowa. Proszę Państwa, jak Państwo widzą, ogier troszkę zaczyna nam podbiegać. Gdyby troszkę zwolnił, to być może troszkę by tak się rozluźnił, uspokoił, gdyby zwolnił kroku. O właśnie, właśnie w ten sposób, po szerokim okręgu. Ogier Bosanet w kusie. Tu może, jeżeli asystent by troszkę został z tyłu, to pewnie by to nie zaszkodziło.
Ogier chce nam się pokazać. Troszkę gdyby przyspieszył, wiedzę, że... I mamy już wyniki. Za typ Ogier otrzymuje 9 punktów. Proszę Państwa, pokrój komisja oceniła na punktów 8. Za nogi i kopyta komisja przyznała 7 punktów. Wstęp komisja oceniła na punktów 8. I kłus został oceniony również na 8 punktów. Wrażenie ogólne, bez punktów karnych, w sumie Ogier otrzymuje 40 punktów. Bardzo dziękujemy. Ogier Orion. Urodzony w 2010 roku. Maści kasztanowatej. Hodowcą tego ogiera jest pan Bazylii Sawczuk z miejscowości Wólka Terechowska, a właścicielem pan Mirosław Łobacz z miejscowości Pogorzelec, województwo lubelskie. Ogier Orion przed Państwem w wstępie. Już możemy podać wyniki. Za typ Ogier otrzymuje 9 punktów. Pokrój komisja oceniła na punktów. Nogi i kopyta, za nogi i kopyta Ogier otrzymuje punktów 7. Wstęp komisja oceniła również na 7 punktów. Kłus został oceniony przez komisję na punktów 8 i wrażenie ogólne 0 punktów karnych. Ogier otrzymuje w sumie 39 punktów.